I tak oto płynie sobie życie pszczółek w roztropicach w Kłodzie, która stała przez 2 lata praktycznie pusta i udało ją się zasiedlić pszczółkami. Uwijają się jak w ukropie, mają ładne pożytki. Jest szansa, że nagromadzą pokarmu i dostateczną siłę, aby przeżyć do następnego sezonu. Nie otwierałem im dzisiaj specjalnie. Nie chcę ich niepokoić. Może w ogóle to jest bezcelowe otwieranie w tym momencie. Ja myślę, że możemy się pokusić i spróbować otworzyć tą kłodę w sierpniu, gdzieś tak w połowie, żeby zobaczyć, co tam się święci. Możemy psiknąć tam doktorem Bartnikiem, żeby profilaktycznie pozbyć się jakiejś warozy. Generalnie jestem dobrej myśli cały czas, jeśli chodzi o tą kłodę. Daszek ładnie się trzyma, mimo że były to jakieś nawałnice, burze, wichury, nie zwiało go, jest ładnie tutaj, chroni od deszczu, jest sucho, nic się nie dzieje. Pszczółki widać są zadowolone, bo bardzo intensywnie zbierają ten pyłek. Tak jak powiedziałem, żółty, pomarańczowo-żółty i śnieżno-biały. Jestem ciekaw, co to ten śnieżno-biały pyłek jest. Przejdziemy po okolicy z pieskami, bo jestem z Tolką i z Zeldą i zobaczę, jakie tutaj kwitną oprócz lipy jeszcze roślinki. Biały. Żółty, biały. Seledynowy, żółty. Znowu leci pomarańczowy. Pomarańczowy. Więcej pomarańczowego. Żółty. Żółty. Seledynowy. Seledynowy w mniejszej ilości. O, tu będą 2 żółte. Żółty, żółty, seledynowy żółty, żółty, ten biały pewno gdzieś dalej jest. Intensywnie pyłek noszą, naprawdę musi matka ładnie czerwić. No, ostatni dzwonek przed zawiązaniem gniazda zimowego. O, to był ten biały.
miały znowu mniej. O, biały się nagrał. Oczywiście przez wlotek nie wchodzą. I tak to sobie płynie właśnie żywot pszczółek polegający na ustawicznej pracy, zbieraniu pożytku i dbaniu o to, żeby zgromadzić zapasy, które pozwolą im przeżyć zimę. Wkoło Macieju ta sama praca. Ciężka, niebezpieczna. Nie wszystkie pszczółki wracają ze swoich podróży. Proszę bardzo. 21 lipca. Wszędzie, praktycznie gdzie byłem, lipa przekwitła, a tu nasze pszczółki mają jeszcze dużo pożytku. Lipa drobnolistna w rozkwicie, a na niej pełno pszczół. O, a tutaj jakaś pszczółka nie miała szczęścia i została upolowana przez pająka i jest teraz jedzona. To jest brutalność świata natury. Raz jesz,
innym razem jesteś jedzony. Takie prawo dżungli. Pszczoła miodna na lipie drobnolistnej. Piękny widok. O, to te moje pszczółki w roztropicach mają tu fajne miejsce. Przynajmniej teraz, gdy jest lipa w rozkwicie. No ta Zelda rozgląda się za potencjalną ofiarą. A tu pełno pszczół na tej lipie jest. Patrzcie. Jedna. Świeżutkie kwiatuszki. I następna pszczółka wylądowała. I spija nektar. Następna pszczółka. I tak dalej, i tak dalej. Tu piękna drzewiasta forma koperku włoskiego. I oczywiście na niej pełno pszczół. Może to ma biały pyłek? Pszczoły, jakieś muchy. Ciekawe, co to za roślinka. Takie jakieś dziwne kwiatuszki. Koszyczki. A łodygę ma nietęgą. No i pełno pszczół na niej jest. Check this out. Może to jest ten słynny barszczyk? Duży jest, jak drzewo. A mówią, że w Polsce palmy nie rosną. Rosną. Taki duży jest. Od człowieka większy. No. Ja mam olbrzymi. I pełno pszczół.